gdybym dała panu teraz te tabletki, mogłabym zostać oskarżona o to, gdyby był pan kobietą? Nie bawimy się w takie pytanie. Nie. Pan nie ma co robić w życiu? Czy kobieta nie ma prawa do decyzji w kwestii zabezpieczenia się przed niechcianą ciążą? Nie ma, jest pan chyba żartuje. Panie redaktorze, naprawdę. Nie wolno nam w ten sposób mówić. Aborcja to zabójstwo czy nie? Tak wygląda aborcja. To są tabletki aborcyjne, które można sobie zamówić. Bardzo podobne tabletki. Ja przez lata pomagałam kobietom uzyskać, w ten sposób się przerwa ciążę samodzielnie w domu za pomocą tabletek. Tak wygląda dzisiaj aborcja. A czy to za... Abort to prawo człowieka. Aha, ale czyli zabieg i świadczenie medyczne, które gwarantowane jest w Konstytucji. To wszystko. Ci ludzie, co by tabletki, pani powiedziała, pani, co by pani powiedziała do tych ludzi, co protestują przed Sejmem, mówią, że to... To nie wasze sumienie, to sumienie kobiet, to nie wasz wybór, to wybór kobiet. Legalizacja prawa aborcyjnego, czy liberalizacja prawa aborcyjnego oznacza po prostu, że kobiety będą miały prawo wyboru, będą mogły. Dzisiaj kobiety, nawet teraz, kiedy debatujemy tutaj w sali, po prostu zamawiają te tabletki i w domu przerywają ciążę. Robią to, nie pytając nikogo. To zależy. Gdybyśmy mieli aborcję farmakologiczną w publicznych szpitalach, to mogłoby kosztować około 400-500 zł tak naprawdę, ale nie trzeba jej wykonywać w szpitalu, można ją zrobić w domu. Tylko dzisiaj z artykułu 152 ściga się tych, którzy, gdybym dała panu teraz te tabletki, mogłabym zostać oskarżona o to, gdyby był pan kobietą, że właśnie pomogłam panu być może w aborcji. To jest jakiś absurd. Znaczy przestańmy udawać, że się nie dzieją, tylko zastanówmy się, czy my jako państwo chcemy w końcu wziąć na siebie odpowiedzialność, żeby to prawo aborcyjne tworzyć, żeby je zmienić, żeby kobiety czuły się bezpieczne, żeby miały wsparcie, żeby miały opiekę. Ja przed sekundką rozmawiałem z rzeczniczką Konfederacji. Ona powiedziała mi, ona jest za prawem do życia, ona nie będzie za aborcją, bo aborcja to zabójstwo. Więc teraz pytam się, dlaczego aborcja nie jest... Tyle mam do powiedzenia. Podstawowym prawem człowieka jest prawo do życia. I do własności, i do wolności. To są trzy podstawowe prawa nieba, które obowiązują człowieka. Konstytucja chroni życie. Konstytucję, która chroni życie, podpisał sam Aleksander Kwaśniewski, więc jest to polityk lewicowy, jednak nie prawicowy, więc jeżeli ktoś ma pretensje do tego, że polska konstytucja chroni życie, to pretensje do Aleksandra Kwaśniewskiego. Czyli jednak bardziej ochrona życia, bo pani mówi o wolności. No, to jest ciało kobiety, to jest zarodek, który rodzi się w ciele kobiety, który może z różnych względów być niechciany w tym momencie. Dlaczego nie dać kobietom prawa do decyzji? Czy kobieta nie ma prawa do decyzji w kwestii zabezpieczenia się przed niechcianą ciążą? Pan słaba chyba żartuje. Jest słaba edukacja. Pan chyba żartuje. Oczywiście, jaka jest edukacja seksualna? Pan mówi, pan mi chce powiedzieć, że kobiety nie mają możliwości zabezpieczenia się przed niechcianą ciążą? A na przykład podczas... Ale aborcja jest dozwolona, więc o czym pan mówi? Aborcja jest dozwolona, ale to różnie się ją wykonuje. Kobiety i mężczyźni mają szereg możliwości zabezpieczenia się przed niechcianą ciążą. Nie może być formą antykoncepcji. A uważa pani, że wystarczająco jest w Polsce edukacja seksualna na wystarczającym poziomie, żeby móc świadomie podejmować... A czym jest edukacja seksualna według pana? Żeby dobrze mówić o zabezpieczeniach, korzyściach. I uważa pan, że miał pan kiedyś wychowanie do życia w rodzinie w szkole? Bo ja na przykład mam 12-letniego syna, który ma wychowanie do życia w rodzinie w szkole i o tym wszystkim się uczy. Ja również wiele lat temu miałam wychowanie do życia w rodzinie, w szkole i również się o tym uczyłam. Wychowaniu do życia w rodzinie, to jest to samo co wychowanie, to jest to samo co świadomość seksualna? Co? Nie miał pan wychowania do życia w rodzinie, rodzice pana nie puścili na wychowanie do życia w rodzinie? To był najbardziej pobieżnie i taki traktowany przedmiot, jaki... Panie redaktorze, szeroki dostęp do internetu, nie wierzę w to, że młoda kobieta, jeżeli chce się zabezpieczyć przed niechcianą ciążą, nie ma dostępu do informacji. Dobra, super. Ale to jak pani to łączy z tym, że pani uważa się, że jest pani wolnościowa, a jednocześnie chce zabierać pani prawa do... Bo wolność nie polega na prawie do zabijania. Referendum nie. Z wielu powodów. Skupię się na jednym. Mamy bardzo upolityczniony temat. Wydaje nam się, że to jest temat światopoglądowy, wokół którego trzeba się pogodzić. A ja uważam, że należy pożegnać tą wizję, że to jest temat światopoglądowy i pozwolić kobietom robić to, co one uważają za słuszne. Nie potrzebujemy głosowania nad tym, czy ja mogę zdecydować o swoim życiu i o swoim ciele. Ja nie chcę, żeby cała Polska głosowała nad tym, czy ja mogę przerwać ciążę. Ja to zrobię niezależnie od wyniku referendum. Po co wydawać 70 milionów na plebiscyt, który... nic nie zmieni, bo kobiety dalej będą przerywać ciążę. Nie jest wiążący. I nie jest wiążący, i to nieprawda, że referendum jest...
dudoodporne. Nie jest. Czy to tak elegancko, te wizerunki na widok publiczny? No na pewno nie jest elegancko dokonywać aborcji. Myślę, że wielu posłów, którzy chcieliby zagłosować za, powinni to zobaczyć, jak wyglądają abortowane dzieci. A nie uważa pan, że tak inaczej można też debatować na ten temat, że te takie najbardziej skrajne, no bo zauważmy, że też kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, były zarzuty prokuratorskie za wystawianie Maryi z tęczową aureolą, więc... Myślę, że tutaj powinni stanąć teraz posłowie Lewicy, szczególnie panie, zobaczyć te straszne obrazy i odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście jest prawem człowieka. Czy tak właśnie wygląda realizacja prawa do życia? Przepraszam, panie premierze, czy Daniel Obajtek będzie dobrym kandydatem do Parlamentu Europejskiego, Prawa i Sprawy? Dziękuję, niech pan uważa, bo pan wpadł teraz na pana. Aha, posła. Czyli bez komentarza dla pana Obajtka. Jego przyszłość w Prawie i Sprawiedliwości, pana Daniela Obajtka? Nie wiem, pan Daniel Obajtek był bardzo dobrym prezesem Orlenu, jak pan wie. Nigdy nie było takiego prezesa Orlenu, który by tyle spowodował zysków dla tej firmy. Aha. No to niech pan przekaże swoim słuchaczom czy telewidzom, że za poprzedniej władzy Orlen miał w ciągu tych wszystkich lat chyba 3 miliardy zysku za czasów Obajtka. To było w zależności, jak liczymy, 70 czy 90 miliardów zysku do polskiego budżetu. To był świetny prezes, który myślał bardzo propaństwowo, jeżeli chodzi o firmę Orlen. A dziękuję bardzo. W PiS-ie? Dziękuję bardzo. Bo jak pani, jakie argumenty przeciwko pani? Przede wszystkim bezpieczeństwo kobiet. O to walczyłyśmy, o to walczyły miliony kobiet w całej Polsce. Proszę spytać panią Iwonę Hartwich, jak wygląda życie osób z niepełnosprawnościami. To kobieta powinna decydować, czy jest się podjąć w stanie takiej odpowiedzialności. Ale do 12 tygodnia życia chcielibyście, żeby można było dokonywać... Nawet wtedy, kiedy dziecko nie będzie obarczone niepełnosprawnością. Do 12 tygodnia każda kobieta powinna mieć możliwość dokonania wyboru. To jest jej ciało i niech ona decyduje. I to nie jest za***o, bo przeciwnicy mówią, że to za***o. Ja nikogo nie za***o. Każda kobieta ma swoje sumienie, swoją rozwagę, swoje doświadczenie i zna swoją sytuację życiową. I chcę, żeby to ona decydowała. Ja to jest... To jest procedura medyczna. Ale dziękuję bardzo. Tak mówią przeciwnicy tutaj liberalizacji prawa aborcji. Każdy ma prawo do swojego poglądu. Według mnie jest to procedura medyczna. Czasem potrzebna i dlatego trzeba potrzebna w odpowiedni sposób. Na sytuację ekonomiczną na przykład. Na przykład na sytuację zdrowotną. Także trzeba to dobrze uregulować. Dziękuję bardzo.